pochodzi z Malborka, ale większość kariery spędziła na Śląsku i na Podkarpaciu. W tym sezonie grać będzie dla KS Pałac Bydgoszcz. Jest z nami rozgrywająca Agata Michalewicz. Cześć Agata. Witam, dzień dobry wszystkim. Agata, duża zmiana dla Ciebie. Przeprowadzka z południa Polski. Na południu Polski spędziłaś 5 lat. Teraz będziesz mieszkać w Polsce centralnej, w Bydgoszczy. Dlaczego właśnie na Bydgoszcz się zdecydowałaś? Dlaczego zdecydowałaś się grać dla KS Pałac? No, o Bydgoszczy słyszałam same pozytywne rzeczy. Uważam, że jest to profesjonalny klub z dużą szansą na rozwój właśnie dla młodych zawodniczek, takich jak ja. No i głównie z tego względu wybrałam na przyszły sezon Bydgoszcz. Mhm. Powiedziałem o Śląsku, powiedziałem o Podkarpaciu, uporządkujmy trochę. Gdzie grałaś do tej pory? Swoją grę zaczęłam w UKS Orzeł Malbork, następnie SMS PZPS Szczyrk, Dąbrowa Górnicza, Wieliczka i w ostatnim sezonie reprezentowałam barwy Mielca. Zanim zaczęłaś grać w drużynach seniorskich, to najpierw jeszcze było sporo sukcesów w drużynach młodzieżowych. Powiedzmy o tych sukcesach, bo nie wszyscy też muszą wiedzieć, że w tym czasie byłaś też powoływana do reprezentacji Polski, właściwie we wszystkich kategoriach wiekowych. Tak, jeżeli chodzi o takie sukcesy młodzieżowe, to udało mi się właśnie zdobyć złoty medal, srebrny medal, brązowy medal na Mistrzostwach Polski praktycznie w każdej kategorii wiekowej, młodziczki, kadetki, juniorki. A jeżeli chodzi o kadrę, no to chyba takim największym moim sukcesem to było 8. miejsce na Mistrzostwach Świata juniorek w Peru. Nowe wyzwanie przed Tobą, nowe miejsce. Jakie cele stawiasz przed sobą na czas obecności w Bydgoszczy, na grę w KS Pałac Bydgoszcz? No, przede wszystkim nastawiam się na bardzo dużo pracy. Uważam, że jestem ambitną zawodniczką. Mam wysoko postawione cele, staram się nigdy nie poddawać. No, zobaczymy, co przyniesie ten sezon. Wiadomo, jak dostanę szansę gry. To będę chciała ją wykorzystać jak najlepiej i myślę, że nie odpuszczę. Warto wspomnieć, że znasz już trenera Piotra Matele i już przed rokiem miałaś grać w Bydgoszczy. Powiedzmy o tym, bo to ciekawy wątek. Tak, była między nami taka rozmowa rok temu. Jednak w tamtym roku nie zdecydowałam się na przyjście do Bydgoszczy. A trenera Piotra Matele miałam przyjemność poznać już wcześniej, właśnie w moim macierzystym klubie. Na jednych z mistrzostw Polski pomagał nam. Bardzo dobrze wspominam ten czas, bo jego cenne wskazówki bardzo mi pomogły na przyszłe lata grania. To w przeszłości, to masz za sobą. Natomiast ten etap przed Tobą, czy trener Piotr Matela rozmawiał już z Tobą o roli w zespole w KS Pałac Bydgoszcz? Tak. Myślę, że tutaj głównie muszę nastawić się na bardzo ciężką pracę i już powiedziałam trenerowi, że jestem na to gotowa. Zdążyłaś już trochę Bydgoszczy zobaczyć? No, coś tam zobaczyłam, ale wiadomo, jeszcze jesteśmy przed pierwszymi treningami. Dopiero ten cały okres zapoznawczy z tym miastem przede mną. Na pierwszy rzut oka widzę, że jest bardzo przyjazne miasto, jest dużo zieleni, co mi się bardzo podoba. Więc myślę, że całokształt jak najbardziej będzie mi się tu spędzało dobrze. Wróćmy do siatkówki. Dorobiłaś się jakiegoś pseudonimu, ksywy na parkiecie do tej pory? Na Śląsku, na Podkarpaciu? No, kilka jakichś tam pseudonimów mam, aczkolwiek nie chcę mówić za bardzo. Ale tak chyba się najbardziej zaprzyjaźniłam z ksywką Agaci. Jednak mało osób na mnie tak mówi, ale jakby ktoś tak do mnie powiedział, to bym się nie obraziła. Agaci to mi się kojarzy z Agassim, ale to już inna dyscyplina sportu. No nie. Dobrze, to kibice drodzy, macie okazję się wykazać, wpiszcie w komentarzach wasze propozycje pseudonimu dla Agaty, wasze spostrzeżenia, wasze pierwsze wrażenie związane z naszą nową rozgrywającą. Wpiszcie w komentarzu, jak można nazywać Agatę, może akurat się przyjmie. Może tak. I będzie to pseudonim dla ciebie. Czas wolny, dokopałem się informacji w sieci, że lubisz czytać książki psychologiczne. Tak, ostatnio miałam bardzo dużo czasu wolnego i głównie chciałam się skupić na rozwoju psychologicznym, poznać tajniki głowy i właśnie dużo czytałam, szczególnie książkę, którą każdemu bardzo polecam, Potęga Podświadomości. Myślę, że każdy, kto ją przeczyta, znajdzie coś dla siebie i będzie mógł się w jakiś sposób rozwinąć.
Czy dziewczyna z Malborka interesuje się historią? No, nie bardzo. Nie bardzo. Nie. No, nie bardzo. A oprócz czytania, co jeszcze w czasie wolnym, kiedy nie grasz, kiedy nie jesteś na treningu, na meczu? Lubię bardzo spędzać czas z najbliższymi, rodziną i moimi przyjaciółmi. No i głównie staram się właśnie o to zadbać. Lubię też takie wieczory przy Netflixie, jakiś dobry serial włączyć. Generalnie takie wszystkie normalne rzeczy sprawiają mi radość. Poza nagraniem wspominałaś mi, że wpływ na twoją decyzję miało też to, że stosunkowo blisko będzie do rodziny, właśnie z racji tego, że jesteś rodzinna i że tak. Do Malborka z Bydgoszczy niedaleko. Tak, no pierwszy raz właśnie będę grała bliziutko do mojego miasta rodzinnego, z czego też bardzo się cieszę, bo to oznacza, że będę częściej widywała moich najbliższych, też będą przyjeżdżać na pewno na praktycznie każde mecze, więc super, to dla mnie jest duży plus i na pewno duże wsparcie.